Porwanie Michela Houellebecqa było zapowiadane jako jeden z hitów tegorocznej edycji festiwalu, z filmów najgłośniejszych, z taką szansą na to, żeby się spodobać publiczności. Bardzo się cieszę, że takie jest wrażenie, że to jeden z bardziej oczekiwanych filmów, bo zapewniam, jest to film niezwykły, niespotykany. Film o Michelu Houellebecqu z Michelem Houellebecqem w roli głównej, na dodatek o sfingowanym porwaniu Michela Houellebecqa. Aż nie chcę wierzyć, że on tak się pozwolił poprowadzić, że jest tak doskonałym aktorem. Tam nie widać ani jednego szwu. On od początku do końca świetnie panuje nad swoją postacią. Przewrotność tego filmu polega na tym, że Houellebecq, dlatego że znajduje się w dosyć takiej kontrowersyjnej i dosyć nietypowej sytuacji porwania, jakby zupełnie nie zmienia swojej postawy. Nie próbuje się krygować, nie chce wyglądać jak francuski pisarz z żurnala, on raczej przypomina takiego zdechłego gargulca, to było moje skojarzenie, kiedy na niego patrzyłem, i jest zadowolony z życia. Miałem też okazję przeprowadzić wywiad z Houellebecqem. W czasie wywiadu zachowywał się dokładnie tak jak na ekranie podczas filmu. Przyszedł o godzinie 13, już dobrze podchmielony w tym swoim słynnym, znoszonym płaszczu z reklamówką z Carrefoura i wszystko to się połączyło w jedną całość. Był to rozmówca niełatwy, dosyć specyficzny o tyle, że szalenie introwertyczny. Ciężko było go skłonić do zwierzeń, do otwarcia się, aczkolwiek był bardzo miły, nie chował się za maską arogancji. M'étonne un peu depuis le début, c'est que vous avez pas de masque, vous êtes à visage découvert. Et bon, dans les romans, c'est pas bon signe, quoi, que le... parce qu'il y a intention de le tuer. Non, voilà. Michel, il faut pas, on n'en est pas là. Il faut pas se baser sur ce non. On n'en est pas là. Jestem wielkim fanem pisarza i film był niesamowity i bardzo zabawny. Świetna komedia, autoparodia, nie wiem jak to nazwać. Jeszcze muszę się dobrze nad tym filmem zastanowić, ale serdecznie polecam. Był zabawny, a to się tutaj chyba rzadko zdarza na tym festiwalu. Zastanawiamy się, czy jeszcze raz nie pójść. Jutro chyba grają, prawda? Jutro grają. Chyba raz. Jutro grają. Genialne, polecam. At the end of the 20th century, I cease to be a human being. Nick Cave to też nasz bohater i właściwie mamy takie poczucie, że pojawia się na festiwalu Teamowań Nowe Horyzonty od lat. Jeżeli ktoś spróbuje zmierzyć się z właśnie już legendą, można powiedzieć, Nicka Cave'a, z jego przebogatym życiem, to musi do tego podejść w sposób jednak nietypowy. I dokładnie tak robią reżyserzy tego filmu. I ja znowu, jak przy Michelu Houellebecqu, miałam takie poczucie, że on bardzo ten film reżyseruje, że bardzo tam też dużo jest jego. Że to on podejmuje decyzję, do której części swojego życia nas zaprosi, a gdzie jednak niestety te drzwi muszą zostać zamknięte. Znowu pozycja obowiązkowa tegorocznego festiwalu. I'm transforming, I'm vibrating. No Nick Cave otworzył przede mnie trochę duszę, było bardzo ciekawie, bardzo muzycznie. Film jest skonstruowany jak piosenka Nicka Cave'a, zaczyna się spokojnie, ma ten moment, a później ten moment wyciszenia. Bardzo, przepraszam, jestem bardzo wzruszona, myślę, że był naprawdę rewelacyjny. Mi się nie podobało, że nie się podobało. Mnie się bardzo podobało, także jestem zadowolona, że przy takiej okazji mogłam poznać bliżej tego człowieka. No, w porządku, ale tak bez przesady. Troszkę pretensjonalny, trochę za krótki, taki w pigułce. Nie wiem, spodziewałem się czegoś zupełnie innego. Za krótko, ja bym jeszcze chciała, żeby trwał film. Nie trzeba wcale znać całej twórczości Nicka Cave'a, żeby w ogóle popłynąć z nim w filmie. Na pewno nas zachęcił do tego, żebyśmy się bliżej przyjrzeli postaci Nicka Cave'a. No i wam też polecamy. This is the place. This is where we live. Takie filmy nie zdarzają się często. Tego tytułu naprawdę na tegorocznym festiwalu nie można pominąć.